World League of Players and Audiogenics. Pięć czerwonych świateł i ruszyli do GP. Do GP Brazylii. Zobaczmy, MKX będzie się bronił przed Repcakiem, ale to Repcak atakuje, daj bombuje do pierwszego z zakrętu. Kierowcy McLarena oraz Williamsa tutaj z lekką walką, ale MKX jednak gdzieś tam spada. Keeper spada na bardzo odległą pozycję. Ojejej, co tu się wydarzyło? El Michael już z poważną kolizją na Simarino. Keeper daleko i mamy wirtualny samochód bezpieczeństwa już po T1. Ojejej, naprawdę, bardzo by stał, Bartka Klautka. Jeszcze przy okrążeniem, ale tu mamy atak Adriana Dive. Bardzo mocno na łokcie wjeżdża kierowca Alpina. Oni też bardzo dobrze się znają, można by powiedzieć jak łyse konie. Mamy samochód bezpieczeństwa? Nie, na razie jest tylko żółta flaga w trzecim sektorze. Ależ tutaj mieliśmy szczęście, żeby zauważyć, co się tam wydarzyło. Dużo się dzieje, jednak przejdźmy do... Na troszeczkę wyżej, Czyżek w Mercedesie tutaj będzie walczył. Sebo, ojejej, co się wydarzyło, Seba? O tutaj, zobaczmy, co tu się dzieje. Zobaczmy to z tej perspektywy, no tutaj walka kierowców Williamsa i Alpine i McLarena, ależ oni tutaj walczą. Wygląda to fenomenalnie, oj tutaj chyba po zewnętrznej najwięcej straci Alpine. A tutaj jednoręki Kubica gdzieś tam wylądował w trawie, ojojoj. Gdzieś tam mamy kierowcę, walkę kierowców, ojej, ależ kolizja, to będzie safety car. Ależ kolizja między kierowcą Williamsa, a kierowcą Scuderi. No musi to rozegrać sprytnie, blisko MKX, blisko też Xaverek. Zobaczmy, jak zechce się to rozwiązać, no to jest blisko, wszyscy są bardzo blisko siebie. I zobaczymy, jak zdecyduje się to rozwiązać lider tego wyścigu. Zobaczmy, lekkie tutaj przycinki. On czeka do końca i ruszyli. Adrian ruszył niczym normalnie gmiony szybszy tutaj bolid. Jednak, oj, spadła Filip. Bartek Klauder tutaj walka z SK. No i kierowca Mercedesa już niewyprzedzony, więc Bartek Klauder też gdzieś tam tej topki będzie się powoli przebijał. Repcak, no zobaczymy, jest bardzo blisko Xaverka, tutaj mini pad. Bardzo niebezpieczny powrót, ojejej, kierowca Alfa Romeo Seba kończy ten wyścig. I to jest kolejny safety car. 12 okrążeń, 2 wirtualne, wznawiamy wyścig. O GP Brazylii, gdzieś tam Simarino też nam się pojawił. Adrian gdzieś tam już atakuje, można, weźmiemy tutaj, ojej, SK bardzo agresywnie. Weźmiemy tutaj tą kamerę. Dyskwalifikacja Simarino, co tam się wydarzyło? Prawdopodobnie może za dużo kar, Adrian w tym momencie atakuje. No i zobaczmy, czy to będzie atak. Przepala chyba bateryjkę, kierowca Alpine, będzie atak. Fenomenalne ściganie i mamy overtake'a, czy będzie jakaś kontra? Adrian jest najszybszym czasem okrążenia w tym momencie. Bartek gdzieś tam, bardzo blisko, tutaj nawet może dojść do dive'a, więc zostańmy przy tej dwójce. Czy tutaj dojdzie do tego dive'a? Nie, lekki straszak można by powiedzieć tutaj. I lepsze wyjście Xaverka i tutaj, no i nie będzie miał szans El Michael. I tutaj, o pięknie, no piękne tutaj mamy ujęcia. No i Xaverek. Przed tym mamy tutaj Suchers gdzieś tam i Alfa gdzieś tam się wciska. Ależ mamy i ta Alfa gdzieś tam przebija się na pozycję siódmą. Ależ fenomenalne wyprzedzanie. O tutaj mamy kontakt Mercedes SK i Suchers gdzieś tam kolizja. Minipad dostaje 3 sekundy. Gdzieś tam omija chyba tą całą kolizję. Kierowcy też wiedzą, co robią, walcząc ze sobą, że jednak może ten Adrian nie jest do dogonienia, krótko mówiąc. W tym czasie Repcak wyprzedza, ale tutaj... Będzie atak chyba MKX-a tutaj, gdzieś tam chyba tą bateryjkę
całe wieki przygotowywał na kierowcę Alfy Tauri. Czy teraz może jeśli będzie te lepsze wyjście, gdzieś tam tą bateryjkę przepali? Ależ co się wydarzyło, AXS? Na szczęście to nie jest koniec wyścigu dla niego. Wygląda to dobrze. Suczkar zbiera sobie kolejną karę. Naprawdę zbieranie tych kar w tym momencie pomaga tym kierowcom, którzy tych kar nie zbierają. Co prawda Topka jedzie bez zarzutu w tym momencie, jednak ten tył, no można by powiedzieć, że się posypało, tak? Nie można powiedzieć tego inaczej. Zobaczmy, teraz atak. Sewerek zyskuje pozycję na Bartku. Czy Bartek jakoś się odgryzie? Odgryza się na pewno. Zobaczmy to z kamery telewizyjnej. W tym momencie będzie atak. Gdzieś tam Sewerek chyba ściął ten zakręt, żeby walczyć sobie tą pozycję. Ale Bartek gdzieś tam go wypyka. Co za walka między tymi dwoma kierowcami. 4 okrążenia do końca. Oni nie odpuszczają. Gdzieś tam jeszcze się w slipstream. Będzie dive bomb do kolejnego zakrętu. Ależ tutaj jest piękna kultura, ale lekko się chyba Bartek przestraszył, że tego miejsca gdzieś tam Sewerek nie ma i to Sewerek wychodzi zwycięsko w walkę. Czy Rebcak, czy Adrian, czy tego tempa kierowcy Williamsowi wystarczy, to będziemy mieli foto finish. Adrian zwycięża GP Brazylii. Ale tu chyba też pęknięta gdzieś tam opona. Bartek Klauder również z tą pękniętą oponą kończy ten wyścig. Zobaczmy, czy gdzieś tam go zaatakuje MKX. Na pewno lekko zblokowany przez Bartka. MKX też zyskuje tą pozycję. Ależ posypał się ten wyścig. Ajajaj. Co za wyścig dzisiaj obejrzeliśmy w Brazylii. Thank you.